Cześć, jestem Kinga i jest ze mną Maja i jesteśmy... Grze obok tub 2. 11 odcinek, proszę dokładnie Państwa. Tak. Jesteśmy prawie już na... Finał! Za tydzień finał! W tym programie liczą się książki. Ada. Kat. Emilka. Kinia. Maja. Paweł. Remi. Zuza. A także Mariola. Milena. Robert. Zuzia. I ja, Maja, przed Wami gra o BookTub sezon drugi. Właśnie to jest przed... Aż mam ciarki, patrz jakie mam ciarki, mam gęsią skórkę! Za tydzień finał, moi drodzy. Tak. A dzisiaj? A dzisiaj? Dzisiaj będziemy robić bardzo fajne rzeczy, bo oczywiście nie wiem co jeszcze będziemy robić, bo oczywiście Maja jest tutaj. Nie chcę nic stracić, ale za chwilę wszystko się dowiecie, tak jak ja się dowiem i może wygram jeszcze. Zobaczymy. Więc my teraz grzecznie zapraszamy Was do obejrzenia dzisiejszej konkurencji. Dokładnie. W tej konkurencji uczestnicy mają przed sobą 3 strony z książek. Po tychże 3 stronach mają za zadanie rozpoznać 3 nazwy serii lub nazwy pierwszych ich tomów. Do zgarnięcia 3 punkty na konto uczestnika. Mam wrażenie, że to jest coś od Claire. Brzmi jak Shadowhunters, a nie czytałam Shadowhunters. Przeczytałam dopiero 2 strony Darów Anioła, więc... Ale kojarzę, że taka scena mogła być w serialu, a serial widziałam. Czyli Dary Anioła? Wyrwane kartki wydawały mi się bardziej logiczne niż cytaty, które musiałam dodać do autorów. Wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie poradziłam i Maja była zadowolona ze mnie. To brzmi znajomo, bardzo znajomo. No to dobrze, że ci brzmi znajomo, bo powinnaś to kojarzyć. To jest taka książka, myślę, że ty wiesz. Którą ja powinna... Znaczy tak, widzę przyziemny. Tak. No to dobra, niech to będą Dary Anioła. Miasto Kości, zakładam. Dokładnie tak. Zdecydowanie bardziej mi się podobała niż rozpoznawanie autorów po ich zdjęciach. Jak zobaczyłam Dary Anioła, to poczułam się teraz bezpieczniej. No to są jakby Dary Anioła, ale jakby teraz jest pytanie, bo są te Dary Anioła, gdzie jest 10 kurde serii, 10 kurde książek, 8 czy ileś tam. I dalej jest to kolejne, to takie grube, co ostatnio wyszło. Tak, są. I ja strzelam, że to będzie to, co takie ostatnio wyszło, to grube. Nie. Nie no, stosunkowo łatwe nawet. Najlepsze jest to, że tą Cassandrę Clare to nawet nie musiałam tego przeczytać, tylko po czciące poznałam, bo jest specyficzna. No to są Dary Anioła. To są Dary Anioła. No, Dary Anioła się chyba tak zaczynają, że oni tam wchodzą, są w tym takim barze. Tylko, że ja problem jest taki, bo ja to czytam po angielsku i dlatego mi się tak nie jeden do jednego nie kojarzy. Ale Bramkarz? Aha, Bramkarz, no to tym bardziej. Nie, no to wchodzenie... Dobra, mówię Dary Anioła, Miasto Kości. Dobrze? Dobra. Dary Anioła. To jest Miasto Kości, prawda? Nieee! No, stawiam na Dary Anioła podstawową część. Oceniam konkurencję na 10. Bo można było poczytać. Pamiętam, że gdzieś była Maryla. Ale nie mam pojęcia, w którym kościele mi teraz bije. Maja jest bezwzględna. A jest to Maryla, no przecież to musi być klasyka. Nie z Zielonego Wzgórza. Tak. A nie z Zielonego Wzgórza, bo to jest Maryla. No właśnie. Czyli jej ciotka. Jest nie. Mateusz. Najbliższe jest mi Ania z Zielonego Wzgórza, ponieważ jest to taki powrót do dzieciństwa. Książka, która pokazuje, opisuje bardzo dobre wartości, które powinien wynosić każdy człowiek z tej powieści. Uczy, ale też daje taką rozrywkę czytelnikowi. I to mi nie mówi nic, Mateusz i Maryla. Czekaj, Maryla, Ania z Zielonego Wzgórza. Wreszcie coś. Jestem świadoma. Co? Maryla, Maryla. A gdzieś była Maryla jakaś. No, Rodowicz. Rodowicz. Powinna to być biografia Maryli Rodowicz. Samotność okiny miłe, śpią się łzami.
Ale było coś takiego, coś mi się kojarzy. Nie skojarzę. Nie ma opcji. Nie, chyba w szkole było. A nie z zielonego wzgórza. No nie czytałam. Czego? No dobra, no to jest Ania z zielonego wzgórza, albo to jest szczęście, no to jest Ania z zielonego wzgórza. Która z tych książek jest ci najbliższa? Teraz chyba aktualnie Ania z zielonego wzgórza. Mimo że czytałam ją bardzo dawno temu, ale oglądam z moją mamą serial i jest super. Maryla, znam jedną Marylę i znam jednego Mateusza. Jest Ania z zielonego wzgórza. Dokładnie tak, no i proszę bardzo. Jest! To jest Ania z zielonego wzgórza. Tak. Dobra, to było fajne jeszcze. To jest Ania z zielonego wzgórza. Bo Mateusz i Maryla. Dokładnie tak. Ale no. Chwila. Nie wiem, jak ta seria leci, ale powiem Ania z Zielonego Wzgórza. Pierwszy tom Ani z Zielonego Wzgórza. Tak? Po imionach właśnie. Konkurencja była naprawdę ciekawa pod tym kątem, że była jeszcze trudniejsza niż kilka. Które to są tutaj? Kilka poprzednich konkurencji. Nie, Frank, nie wydał się przekonany. To nie jego ubranie było dziwne. Przechodziło obok mnie. Skąd ty to wyrwałaś? Z 23 strony pewnej książki. To jest Czosnek. Okej, pierwsze co mi się kojarzy z tym, to jest Outlander, czyli obca. Yes! No to są Szkoci i to jest Outlander, tak? Tak. Jest Frank, są Szkoci. Szkocja to mi się kojarzy tylko z Outlanderem, ale to na pewno nie będzie to. Inaczej, wiem, że to na pewno nie jest to. A nie, bo to jest za wcześnie. Dobra, to powiem, że jakiś Clovis LaFay i magiczna akta Scotland Yardu. Klimat mi się skojarzy. Dobra, powiedz. Teraz uwaga, będzie wstyd. Tak. Cieszę się, że udało mi się cokolwiek trafić. Wymagało to dedukcji, ale też jakby pokazało mi, że pierwsze wrażenie może być dobre i pierwszy strzał może być dobry, a zmiana odpowiedzi wcale nie zawsze jest taka dobra. W sensie nie czytałam tego, bo nie znam tych słów. Ale może słyszałaś. Nie wiem, bo jedyne co mi się kojarzy na Szkocji to jest obca. I zgadłam? Jeee! Ktoś słyszałem. Halo? Opcji nie czytałam, ale Miasto Kości niedawno, a nie... No dawno, ale pamiętam. Nie znam żadnego Franka. Słuchaj, to, że nie znasz Franka, to jeszcze nie znaczy, że nie znasz książki. Jedno z pana? Tak. No, jedną serię znam ze Szkocami. Może to akurat ta. Stawiam na obcą Dianę Gabaldą. Szkoci, dzięki wam. Mamy coś związanego ze Szkocją. Jedyne co mi się kojarzy ze Szkocją to Outlander. Okej. Okay. Nie, dobra, w ogóle nie. To jest obca. Zdawało mi się nawet chyba, może bardziej niż poprzednia, ale no z jednym tytułem w sumie miałam problem. W ogóle trochę był dla mnie obcy, ale obcy, no. Ale to jest trafione. Już koniec! Tak, Kinia, jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Dalej mam gęsią skórkę i to jest w ogóle odcinek pod tytułem Gęsia skórka, proszę państwa. Za tydzień finał. Za tydzień finał i wtedy się dowiemy, czy wygram ja lub Paweł. Za tydzień ostatni odcinek. Ale tak. Będzie przykro. Będzie przykro, że ta historia już się kończy, ale może kiedyś się jeszcze spotkamy. Nie, bardzo tak. Dziękuję ci, że ze mną byłaś. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. I chcemy was serdecznie zaprosić na konkurs. Bo są oczywiście bardzo fajne nagrody, jak to zawsze tutaj na konkurs tych pięknych. Konkurs czwarta strona. Zapraszamy. Oto zwycięzca ostatniego konkursu. W tym tygodniu dzięki wydawnictwu czwarta strona do zgarnięcia Żniwiarz, Czerwone Słońce Pauliny Händel. Wyniki w kolejnym filmiku z serii Gra o BookTube. Ja was teraz zapraszam na mojego bloga, gdzie pojawią się super relacje i tam będzie jak Maja ustawia statyw, więc to jest bardzo dobre. Naprawdę? Tak. Widzimy się za tydzień. Tak. Wielki finał Gry o BookTube. Do zobaczenia. Pa! Uwaga! Wielki finał drugiego sezonu Gry o BookTube odbędzie się na żywo w niedzielę 26 listopada 2017 roku o godzinie 19:00. Zapraszamy!